Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w czwartek. Tak, dzisiaj czwartek. Jestem z Augustinką, Sebastian już dawno w szkole, jesteśmy po śniadaniu, po kawie, więc jedziemy załatwiać parę spraw. Najpierw mamy w planie zajechanie do sklepu charytatywnego, ale nic nie będę kupowała dzisiaj, jadę zawieźć tam rzeczy, bo zrobiłam znowu remament w zabawkach. Więc dość sporo rzeczy, ale również mam sporo ubranek po Sebastianku, których nie udało mi się sprzedać na Marketplace i na Vinted, więc zawożę dzisiaj od razu do właśnie do tego sklepu charytatywnego, a potem idziemy dalej załatwiać sprawy. I co ciekawego? Nic takiego ciekawego. A nie, wczoraj u nas był strajk nauczycieli. To był pierwszy strajk nauczycieli w tym roku, ale jeszcze przed nami chyba trzy będą pod koniec tego miesiąca i chyba kolejne dwa w marcu, ale to nie jest jeszcze pewne, więc zobaczymy. I jak to wyglądało u nas, to zależało od szkoły. W Sebastianka szkole odbywały się zajęcia, ale tylko od godziny 9 do 12, a potem trzeba było go odebrać właśnie o godzinie 12, więc taki króciutki dzień to był. A dzisiaj już normalnie, już jest w szkole. Dostał taką kartkę z zadaniami, więc mógł zrobić, ale też nie musiał tego robić. Więc tak to wyglądało. Dobra, my teraz jedziemy. Augustinka na razie w dobrym humorze, prawda? Więc zobaczymy, ile uda nam się załatwić. O, udało nam się załatwić wszystko, co miałyśmy. Byłyśmy i na poczcie, i na InPost, i gdzie jeszcze? A, i w charity sklepie, w sklepie charytatywnym dałyśmy rzeczy, więc co się stało? Do Homebargains i Aldi potrzebna mi jest chemia, więc kupimy troszkę chemii i pójdziemy. No już wychodzimy. Idziemy, tak? Tak, i pójdziemy do Aldi zrobić malutkie naprawdę zakupy, bo potrzebne mi jest parę składników na obiad, więc idziemy, tak? Idziemy. I chyba niedługo już sprzedamy nasz wózek. Już jednego nie mamy. Został nam jeszcze jeden, ten niebieski jojo, więc możliwe, że sprzedamy już niedługo, no bo w ogóle go teraz nie używamy. A jak używamy, to naprawdę bardzo rzadko. Augustinka teraz wszędzie chodzi. W sklepach używamy tych wózków, więc już chyba nam raczej niepotrzebny już. Więc Augustinka rośnie nam jak na drożdżach. To jest kierownica. Bum. Idziemy do sklepu? Tak. Będziesz trzymać rączkę mamy? Będziesz trzymać, tak? Dobra, lecimy. Jeszcze wezmę tylko torbę, bo ostatnio ciągle zapominam toreb i wszystko wkładam do mojej głównej torby. I pokażę Wam tylko, jaka piękna pogoda dzisiaj. Jest słonecznie, jest bardzo wiosennie, jest dość ciepło. Mamy 7 stopni. I zaczniemy od zakupów. Nie Homebargains, mamy wózek z Homebargains, tak? Tak. Tak, ale pójdziemy najpierw do Aldi. Shakey, shakey. Okej, mamy pierwsze zakupy z Aldi. Zabierzemy teraz szybciutko do sklepu i wracamy do Homebargains. Samochód brudny, ale Greg planuje go umyć niedługo. Bo pogoda ma dopisywać przez kolejne 10 dni. I lecimy teraz do Homebargains. Thank you.
O, alarm. Nie wiem, czy słyszeliście, ale alarm się włączył w domu. Greg jest w domu, więc na pewno wszystko w porządku. Dobra, jesteśmy po zakupach, jesteśmy w domu i wiecie co? Jest przepiękna pogoda, jest cieplutko. Nawet gorąco mi było w tym szaliku. I słoneczko pięknie świeci. Naprawdę cudna pogoda, typowo wiosenna. Augustinka, jak tam Augustinka? Spać już się chce? O, kuku! Cześć! Dobra, lecimy do środka. O, o, znowu ten alarm. What's that sound? Mama. Co to za hałas? Wiesz co to? Alarm. Alarm. Wyjść? No już, idziemy do środka, idziemy do domku, tak? Tak. Już. Tutaj jesteś? I już coraz więcej widać kwiatuszków. O, tam nawet w kącie. Chodź, Nina, chodź. Chodź. Powiesz cześć? Cześć. Cześć, tak. Jesteśmy już w domu, jest godzina już 11 za godzinkę. Augustinka pójdzie spać, więc ona za chwilkę coś zje. Tutaj mam zakupy, więc pokażę Wam najpierw zakupy z Altiego. Kupiłam troszkę walentynkowych rzeczy, więc mały haul walentynkowy też będzie, pokażę Wam. No jak widzieliście, mnóstwo rzeczy walentynkowych w sklepach. I dzisiaj pierwszy raz zobaczyłam również rzeczy na Dzień Matki, bo tutaj Dzień Matki jest również obchodzony, nie również, tutaj Dzień Matki jest po prostu obchodzony w marcu. I właśnie ja obchodzę dwa razy Dzień Matki, ten angielski i polski. Ale bardziej ten angielski, ponieważ Sebastian przygotowuje wszystko właśnie w szkole. Więc pokazuję Wam zakupy najpierw z Aldi, rozwieszę pranie i pokazuję Wam zakupy z Home Bargains. Co, Augustinka, robisz? Kiki. Kiki? Nasza muzykalna, tak? Augustinka. I Augustinka dzisiaj całą drogę niosła to w samochodzie również. To taka to część naszego holu walentynkowego. Twoje? To na walentynki mama kupiła. Słucham? Proszę open. Proszę otworzyć. Nie, mama na walentynki otworzy. Tak, czekoladki walentynkowe. Dobra, zakupy z Aldi, tak szybciutko. Nos. Wytrzeć nosek. Mała przerwa, musiałam wytrzeć nosek Augustynce. Wiecie co, my byliśmy bardzo chorzy, znaczy trójka nasza, oprócz Grega. Grega by niby brało, ale nie wzięło. I najpierw zaczęło się oczywiście od Sebastiana, przyniósł ze szkoły, bo mówił, że wszyscy kichają przy jego stole. No i parę dni później on zachorował, potem Augustynka, no i oczywiście ja na koniec, uważaj, wiedziałam, że będę chora, bo kichnęłam i tak w buzię, że byłam pewna, że zachoruję też, no i tak było właśnie. Ale już jest dobrze, czujemy się o wiele lepiej i tutaj to nie powód, żeby nie chodzić do szkoły, jeżeli dziecko ma kaszel czy katar, więc każdy chodzi i z katarem, i z kaszlem. I tutaj mam dwa opakowania krakersów. Chciałam również... Mama. Tak, krakersy. Tutaj mam... Słucham? Kuki, tak. Tutaj... Kuki, tak. Tutaj mam chrupki sweet chili tajskie. Z owoców mam jabłka zielone dla Sebastiana. Tutaj mam marchewki. Ups! Ogórek. Ogórek, tak. Banany, jabłka, royal gala. Jabłka, tak. Kukurydza. Kurydzę, tak. Z owoców mam jeszcze kiwi. Ona musi... Kiwi, tak. Bo to musi jeszcze dojrzeć. Takie twarde, ale są. Kiwi, tak. Wzięłam mozzarellę. Tak ustarkowaną już. Co jeszcze? A, butelkę oleju. Cheese, tak. Ser. Dwa makarony. Ten jest green pea penne, czyli zielony groszek. I tutaj mam red lentil and beetroot fusilli. Makaron.
czyli z buraka i czerwonej soczewicy, więc będziemy próbować te dwa. I nawet wzięłam takie mini filety z kurczaka. I to wszystko ja pochowam, rozwieszę pranie i wracam do Was. Kurczak, chicken, tak, chicken. I wracam do Was z zakupami z Home Bargains. Dać jeszcze? Tak, już mam, daję. I za to wszystko zapłaciłam 20 funtów z groszami. Pranie rozwieszone, pokażę Wam tylko jak na zewnątrz jest troszkę. Ja idę Wam pokazać pogodę, a tam lisek sobie siedzi, spójrzcie. Raz była nawet cała rodzinka, dwóch dorosłych i dwa maluchy. A, jeszcze tu się rozciąga sobie, spójrzcie. Ale wietrznie się zrobiło, spójrzcie. To tyle o lisie, a pogoda jest właśnie taka, trochę tak już czuć wiosnę, wiecie, w powietrzu. Cieszę się z tego bardzo, bo już nie mogę się doczekać. Dobra, zakupy z Home Bargains, mam troszkę chemii i mam właśnie ten mały haul walentynkowy, więc już pokazuję Wam, co tutaj mamy. Comfort, płyn do płukania, wzięłam również chusteczki higieniczne, Paloma. Wzięłam również kilka past do zębów. Tutaj mam trzy pasty do zębów, już nie będę Wam pokazywała, jakie to są. A jeszcze tutaj jedną mam, Colgate. Wzięłam szczoteczki do zębów. Te są Colgate i tutaj też mam dla dzieci Colgate. Co tam, Niunia? I tutaj jeszcze jedna Sensodyne. Wzięłam również płyn Fairy do mycia naczyń. Ten jest antybakteryjny o zapachu eukaliptusa. Dettol. Moje ulubione płyny do sprzątania Dettol. Ten jest uniwersalny o zapachu limonki i mięty. Wzięłam takie fajne, zaraz Wam pokażę, gąbeczki. Pokażę Wam tak z bliska gąbeczki. W opakowaniu są trzy. Wzięłam je, bo wydają mi się, że będą dobre. One nadają się nawet do garnków, do których się nic nie przykleja, więc nie powinny rysować. Więc wypróbujemy. I od razu pokażę Wam, ściereczki z mikrofibry. Cztery w opakowaniu. One były niedrogie, więc wzięłam. O, już tutaj Augustynka rozpakowała mi chusteczki. Dobra, pokazujemy dalej. Coś jeszcze z... A, już tutaj wszystko z chemii. Tutaj dalej mam popcorn. Cztery opakowania za funta. Więc koń, tak. Rodzynki. Te są dość fajne. Rodzynki, tak. I tutaj jeszcze jedne. Te są tylko rodzynki. 10 paczuszek w opakowaniu. A tutaj, są rodzynki z, takie normalne rodzynki z sultana rodzynkami. Tutaj mamy z morelą, a te są rodzynki z jabłkiem, więc bardzo fajne. Takich jeszcze nie mieliśmy. Za każde opakowanie 89 pi. Patrz, mama, mogę jeść. No, rodzynki. I tutaj pokazuję Wam już haul walentynkowy. Dla dzieci wzięłam takie lizaki. One są z Ali właściwie, tylko Agustinka chciała je bardzo trzymać. One są o smaku truskawkowym. W opakowaniu jest 10. Tutaj już z Home Bargains zakupy. I tutaj mamy czekoladki. Serduszka. Jedne różowe, drugie czerwonym pazłotku. I to jest Solid Milk Chocolate, czyli mleczna czekolada. A tutaj mamy biedroneczki Lots of Love i one są też z mlecznej czekolady, tylko z kremowym nadzieniem. Tyle ze słodkości walentynkowych. Augustynki te bardzo się podobają. Proszę, trzymaj. Trzymaj, tak, trzymaj. I tutaj dalej mamy taki wazonik. On chyba kosztował 1,99 funta. Delikatnie, Augustynka. Daj, mama pokaże. Bardzo ładny. I tutaj mamy drewnianą ozdobę. Ona była niedroga, kosztowała chyba ponad funta. Sprawdzę i Wam podam. Love były również z napisem Home. Powieszę bardzo możliwe ją tutaj na lusterko. I tutaj już ostatnia walentynkowa rzecz. Miseczka.
ale nie ma nic w miseczce. Ona kosztowała około 3 funtów. Bardzo mi się spodobała, ja już widziałam ją wcześniej. Wiem, że mieli jeszcze mniejsze niż ta, ale już tam prawie nic nie zostało, więc ją wzięłam od razu, żeby potem nie żałować. Augustynka, samoobsługa, pokaż wszystkie? Nie wszystkie, czekaj. Ale wiecie co, te rodzynki są, to opakowanie rodzynek jest o wiele większe niż... Czekaj, trzymaj miseczkę dobrze. Bo one zazwyczaj są takie malutkie, połowa tego. Więc jest ich dość sporo, no nie? Dobra, Augustynka zajada rodzynki, ona zaraz pójdzie spać. I ja wracam do Was. Augustynka poszła spać. Wiecie co ja robię? Robię ciasto. Jest to babka marmurkowa. Ja powoli przygotowuję się do świąt wielkanocnych, wiem, że jeszcze wcześniej, ale nie, chcę wypróbować ten przepis, zobaczyć jak wyjdzie. I jak wyjdzie mi dobrze, no to może spróbuję zrobić na święta takie małe te babeczki, które się wkłada do święconki. Więc wypróbujemy ten przepis, zobaczymy jak to wyjdzie. Greg tam mi robi kawę, jest wcześnie, ale dzisiaj czuję, że potrzebuję już kawę. I dzisiejszy przepis to jest właśnie ten. Ania gotuje, babka marmurkowa. Tutaj mamy składniki, mąka tortowa, skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, cukier drobny, jajka, kakao, proszek do pieczenia i woda albo mleko. Kawę mam, więc mogę dalej działać i tutaj już mam w mikserze 5 małych jajek, do tego wsypuję cukier i będę to ubijała przez około 10 minutek, aż cukier się rozpuści. Teraz pora dodać olej i olej dodaje się nie dłużej niż 30 sekund. Jajka z cukrem już tutaj się ubiły, a ja dodatkowo jeszcze to wymieszam, żeby wszystko dobrze się połączyło i połowę tych suchych składników przesypię do tej miski, bo tutaj będzie trzeba jeszcze dodać kakao. I to też dokładnie mieszam. Piekarnik tam już się nagrzewa do 180 stopni. Ja tutaj przesypałam, gdzie one są? O, tutaj przesypałam te suche składniki z tej miski do tego pojemnika, bo tutaj teraz przeleję połowę moich ubitych jajek z cukrem. Tak mi się wydaje, że to połowa. I właśnie do tej połowy jajek dosypię te składniki i to delikatnie wymieszam. I do tej części ciasta dodam jeszcze kilka kropelek olejku waniliowego. I tak to wygląda, a teraz te suche składniki przesypię do drugiej połowy jajek. I do tej części dodałam jeszcze 3 łyżki mleka w temperaturze pokojowej. Obie masy mam już gotowe i będę je teraz wylewała na zmianę do tej przygotowanej formy. Ona jest posmarowana olejem i posypana bułką tartą. I ciasto wkładam do piekarnika na 40 minut i będę piekła do suchego patyczka. Ciasto się piecze, ja dokańczam tutaj kawę i wiecie co? Idę za chwilkę do ogródka, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. A tutaj o 2 godzinie ma do mnie pani dzisiaj jeszcze przyjść. Tą zabawkę, tutaj mamy PJ Mask, ten taki pojazd z tą figurką. I tutaj jeszcze dodatkowe figurki też z PJ Mask. Ja to wystawiłam na Marketplace. To było już dość długo na Marketplace i miałam dzisiaj to zawieźć do sklepu charytatywnego, a wczoraj wieczorem pani do mnie napisała, czy to jest jeszcze dostępne, więc przyjeżdżę dzisiaj, żeby to odebrać o godzinie 2, czyli za jakieś 45 minut, a my pójdziemy zobaczyć, co tam się dzieje w ogródku. Dobra, idziemy do ogródka, ale chyba długo nie pobędziemy, bo wietrznie jest, ale chmury naszły, spójrzcie, o, się psuje pogoda. Aby tylko nie padało. O, kwiatuszki też tutaj wychodzą. Spójrzcie, lawenda przeżyła jedna, tutaj druga. I tutaj już kwiatuszki są. O, tutaj bujany wychodzą też. Tu jeden, a ten drugi chyba nie wychodzi. Tam jeszcze jeden miałam pod tym
krzaczkiem róży. Ale coś zawsze jest. A tutaj jeszcze marchewki z tamtego roku. Chyba nie wykopałam dobrze. Było fajnie, ale ten wiaterek taki chłodny się zrobił, więc wracam do środka. Babka upieczona, ona już przestygła, więc przerzucę ją teraz na talerz i zobaczymy, co wyszło. Jest! Jest, wyszła, spójrzcie. Już Wam pokazuję, jak wyszła. Moim zdaniem wygląda bardzo fajnie. Zaraz spróbujemy, ale najpierw posypię ją cukrem pudrem. I od razu pokroję po kawałeczku dla siebie i dla Grega. Przepis Ani oczywiście polecam, chyba wszystkie przepisy Ani zawsze mi wychodzą i oczywiście link do przepisu znajdziecie pod filmikiem. Gdzie my jesteśmy? Tak? Nie, przyjechałyśmy po Sebastianka, tak? Tak, przyjechałyśmy po Sebastianka, Augustynka wstała, dzisiaj sobie pospała dość sporo. A ja, wiecie co, dobrze udało mi się upiec ciasto, bo cały dzień dzisiaj zabierają prąd. Nie wiem, co się dzieje, dlatego ten alarm nam tak się włącza w domu cały czas. Ale upiekłam ciasto pyszne, przepis polecam. Augustynka jeszcze nie dostała, dopiero po obiedzie z Sebastianem dostanę, tak? Tak. Tak. Sebi w szkole? Tak, Sebi w szkole. Sebi w szkole, tak. Mamy jeszcze troszkę czasu, 10 minutek, więc posiedzimy jeszcze z 5 i dopiero pójdziemy, tak? Tak. Tak. I jesteśmy już w domu, dzieci tu na razie się bawią tymi, nie wiem jak to się nazywa. A ja od razu zabieram się za obiad, dzisiaj musi być szybki obiad, bo Sebastian idzie jeszcze na zuchy. I dzisiaj będę robiła ten zestaw, on jest z Aldi, ja często kupuję takie zestawy, bo bardzo się sprawdzają jako szybki obiad. I dzisiaj mamy katsu curry. Słucham? O nie, 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 powiedz z powrotem, Augustynka pranie mi już zbiera. Powiedz z powrotem. Powiedz, bo to nie wyschło jeszcze, Augustynka. Teraz będę ponownie pranie rozwieszać. Pokazywałam Wam ten zestaw, jak go kupiłam. I tutaj potrzebny jest tylko kurczak, mini filety, mąka, jakaś sałata i jajko. I to wszystko. Zaraz Wam pokażę, co jest w środku. A wiecie co? Dzisiaj jeszcze kupiłam ten długopis dla Augustynki. Na razie ja go używam z Home Bargains. On kosztował tylko funta. Ale bardzo ładny, kolory ma bardzo ładne. I Sebastian ma bardzo podobny. I Augustynka cały czas nim się bawi, więc wzięłam dla niej podobny. Już otwieram zestaw i Wam pokazuję. I tutaj mamy rafy. Tutaj dalej mamy tylko panierkę, katsu panierka. I ostatnia rzecz to jest katsu curry sauce. Ja wyjmuję jeszcze tylko kurczaka. Kurczaka mama wyjmuje, bo musi najpierw go znaleźć. Tu mamy kurczaka. Tutaj kurczaka, którego dzisiaj kupiłam i zaczynamy. I bardzo prosto jest to przygotować. Kurczaka trzeba tylko obtoczyć w mące, potem w jajku, a na końcu w tej panierce i piec w piekarniku przez 20 minut w 180 stopniach. Potem trzeba podgrzać te rafy. Można na patelni. Ja możliwe, że w piekarniku je podgrzeję, żeby szybciej było za jednym razem. A ten sos trzeba tylko podgrzać w garnuszku przez 5 minutek. I
kurczaka mogę wstawiać do piekarnika, właśnie mi się nagrzał. I wiecie co, ta część jest pokryta w zwykłej bułce tartej, bo ja miałam o wiele więcej kurczaka, zamiast 300 gramów ja miałam 500, dlatego tak to wygląda. Tutaj włożyłam już sos do garnuszka, zaraz będę go podgrzewać, ale najpierw wstawię kurczaka do piekarnika. A ja w tym czasie przygotuję jeszcze troszkę warzyw i wiecie co, takie obiady to ja lubię robić, bo nawet kuchenki nie trzeba sprzątać. Już wszystko mam gotowe, tutaj mam warzywa, pokroiłam je tak, zjemy to co zjemy i wiecie co, wydaje mi się, że jak mam tak warzywa pokrojone na talerzu i dzieci mogą sobie brać same, to wtedy o wiele więcej jedzą tych warzyw. Więc tutaj mam taki miks sałatkowy, papryka czerwona, zielona, pomidorki i ogórek, tam jeszcze kawałek cytryny do polania. Możliwe, że Greg będzie chciał. I tutaj mam wrapy, zaraz je włożę do piekarnika na tej kratce. Te również za chwilkę tam położę na spód, ale to naprawdę na króciutko, żeby tylko się zagrzały. Kurczak się piecze i sos też już się podgrzewa. Za chwilkę będzie wszystko gotowe. Dobra, wszystko gotowe. Greg tylko robi picie dla mnie i dla siebie. Tutaj dzieci już samoobsługa. Więc tutaj mamy kurczaka, jeden kawałek zjadłam, bo chciałam sprawdzić, czy już dobry jest i jest pyszny. Tutaj mamy ciepłe wrapy, tutaj mamy sos. Sebastianuś, sos na koniec. No chyba, że wolisz, jak chcesz, to możesz kość. I tutaj mamy warzywa, Augustinka już warzywa sobie. Jeszcze raz, Augustinka, musisz. Chcesz sos? Sos chcesz spróbować? Dobra, my zasiadamy do obiadu i chciałam tylko Wam pokazać, jak wygląda. Dobre ciasto? Dobra, jesteśmy już po obiedzie. Tutaj Sebastian już uszykowany, uszykowany, ubrany. Ubrany na Beavers. Na Beavers, na Cups, na zuchy. Słucham. Dobre ciasto? Bardzo. Ciasto, tak. Więc ja przychodzę się już z Wami pożegnać. Tutaj mam jeszcze dwie naszywki, które muszę przyszyć do Sebastianka tutaj na bluzę. Gdzie one idą? Tu na bok. Więc spróbuję jeszcze przed wyjściem mu to przyszyć. Nie wiem, czy mi się uda. Ale spróbujemy, więc ja będę się już z Wami żegnała. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. No i nie zapomnijcie o kciukach do góry, o subskrypcji i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!